Zanim zaczniemy, jeżeli szukacie tanich i sprawdzonych końców do FIFA 15, polecam Solo Gaming, gdzie możecie zapłacić przelewem PayPalem albo Bitcoinem, a wpisując kod JACOBPLAY macie 5% taniej. Link w opisie, polecam. Cześć, witajcie, z tej strony JACOB, witam was w kolejnym odcinku losowych składów na moim kanale. Mam nadzieję, że się stęskniliście, bo kolejny właśnie przed wami. Moi drodzy, tak jak zawsze, losujemy sobie trzech zawodników i na podstawie ich narodowości tworzymy skład jakikolwiek chcemy. Nieraz to wychodzi dobrze i trafiamy na przykład Brazylię, Hiszpanię, to jest wtedy bardzo prosto. No ale nieraz są o wiele trudniejsze, cięższe narodowości do połączenia, o to mi dokładnie chodziło. Także zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Zaczynajmy, powiedzmy dzisiaj także dwóch złotych, jeden srebrny, żeby no w te brązowe raczej nie wchodzić, bo tam są różne rzeczy. Mamy tak, mamy z Bośni i Hercegowiny Hajrowicza. Okej, to jest tutaj Hajrowicz. Zobaczymy, jak to wypadnie. Kolejnym zawodnikiem z... Teraz możemy srebrnego zrobić na przykład. Proszę bardzo, srebrny. Portugalczyk, okej. Terroso. On jest pozycja jaka? CM, no to tak. Powinien się tu jakoś wyświetlić, jest, okej. No i ostatnim złotym na dzisiaj, moi drodzy, ostatnim złotym na dzisiaj jest nie kto inny jak z Turcji Belozoglu. No, będzie ich ciężko połączyć z tego powodu, że są wszyscy na jednej linii. Nie jest to na przykład napastnik, pomocnik i nie jest to pomocnik i obrońca. Byłoby wtedy mi na pewno prościej. No ale zobaczy, co da się zrobić i widzimy się za chwilę. Okej, moi drodzy, chyba się udało. Naprawdę długo nad tym siedziałem, żeby połączyć tych zawodników. No ale, ale udało się. Na szczęście było parę takich kluczowych właśnie graczy, którzy pozwolili mi zbudować całą tą drużynę. No i wydaje mi się, nie wygląda najlepiej. No nie czarujmy się, to nie będzie skład, który ma rozwalać wszystko. To jest skład, który po prostu ma 100% zgrania przy wylosowanych zawodnikach z Bośni, z Turcji i z Portugalii. Dobra, no to jak zawsze przenoszę ten skład na moje PlayStation i widzimy się już za chwilę. Okej, moi drodzy, tak oto jesteśmy już w składzie na PlayStation i wszystko chyba się zgadza, prawda? Tutaj oczywiście zmieniłem ze środkowego pomocnika ofensywnego na napastnika Ibricicza. Mam nadzieję, że to dobrze wymawiam. No i co? Skład ogólnie no, nie wygląda jakoś mega dobrze, aczkolwiek zobaczymy, jak będzie się spisywał. To co? Ruszamy? No i zobaczmy, jak im się zagra. Albo wiecie co, zanim zaczniemy, mam do was jedno pytanie. Bo widzę, że lubicie losowe składy, co mi się bardzo naprawdę podoba. Zawsze utrzymywałem tą konwencję, że zawsze narodowość musiała być taka sama. Czy chcielibyście, żebym robił coś innego? Na przykład wylosuję trzech czy czterech zawodników i wokół nich robił dowolny skład. Bo też pojawiły się takie propozycje w komentarzach. Czy wolicie, żebym został przy tym, że narodowość musi być utrzymana? Od was to zależy, dajcie mi znać w komentarzach, jakie losowe składy byście woleli oglądać. Czy po prostu chcecie, żeby to zostało tak jak jest teraz, czy wylosuję trzech zawodników i nieważne jak ich połączę, ważne, żeby było 100% zgrania. To co, ja gram i zobaczmy, jak się sprawdzą. Okej, nasz przeciwnik to BPL, skład 80, Staric na przodzie. Welbeck, o, na SPO, to jest dość rzadko spotykane. Oj, no to tak. Co tu mogę powiedzieć? No 1-0, to mogę powiedzieć. Messi to nie jest, ale może nadal coś potrafi. Ibricicz, o, dobry strzał, dobry strzał. No nie, no nie, jego nie dogonię. Mogę co najwyżej liczyć na mojego bram. O, zdziwiłem się, dogoniłem. Ładnie. Uderzenie, ale prosto, kto tam De Gea jest na bramce? Ale ładna akcja, nie wiem kto to, serio, nie mam pojęcia kto jest w naszym zespole tak do końca. Dobra, moi drodzy, po pierwszej połowie, no powiem, nie wygląda to najciekawiej, aczkolwiek atakujemy, co mi się najbardziej podoba i przeciwnik nie ma tylko i wyłącznie samych dobrych sytuacji. Hej, powiem więcej, on miał tylko jeden strzał na bramkę, kiedy my mieliśmy trzy celne. Dawaj, dawaj. I 1-1, cóż za rozegranie rzutu wolnego, moi drodzy. Nie prowadzimy, ale udało nam się wbić bramkę w 59 minucie. Po naprawdę ładnej zespołowej akcji tam opuścili wszystkich tutaj. Nie wiem, czy to Bricicz, czy nie. Ibricicz, kurczę, zawsze nie potrafię sobie go zapamiętać. Ale to on, nasz napastnik, strzela na 1-1. Dobra, ktoś tam wychodzi. Ładnie. O, Josh, kurczę. Dlaczego? No! Wow, Ibricicz, ale była akcja po raz kolejny ładna. Zespołowa przede wszystkim. Gościu tutaj myśli, że przebiegnie sobie wszystko dookoła, ale tak nie jest.
Tutaj trzeba grać zespołowo w takich sytuacjach. Walker, no nie, powiedz, proszę, proszę, proszę. No bo już myślałem, że to będzie... O, jego drugi strzał na bramkę dzisiaj. No ale widać jak celny. No, 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 ktoś to zabierzcie, zabierzcie, zabierzcie. No, 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 uderzenie jest! Bramka w 90 minucie na 2-1. Czy to jest Ibričić? Czy to on? Ale było zamieszanie w polu karnym, ależ zaczął dryblować nagle w polu karnym. I tak to chyba on strzela na 2-1, dwie bramki w tym meczu. No to cóż za dramatyzm, cóż za naprawdę tutaj się działo. Muszę powiedzieć, że Dawid De Gea bronił przez cały mecz, no ale uległ w tej końcowej 90 minucie. No i co mogę powiedzieć, mieliśmy więcej sytuacji i chyba nam się lekko należało. Piękna tutaj akcja, tutaj udało się okiwać uderzenie, no i Dawid De Gea i Ibričić, tak jak mówiłem, to on został bohaterem tego spotkania. Albo jeszcze nie został. O, Batista! Cóż za obrona, no to jest brązowy bramkarz, też przypominam. No i moi drodzy, kończymy to spotkanie wynikiem 2-1. Ibričić, cóż za niesamowite spotkanie. Muszę wam powiedzieć, że nie spodziewałem się na początku, że to wygramy, ale czułem, że padną bramki z naszej strony. No i się nie myliłem. Nasz przeciwnik też nam specjalnie nie utrudniał tego, strzelając jakoś masakrycznie dużo na bramkę. Dwa strzały miał bodajże? Dokładnie dwa strzały na bramkę, tak celne strzały. No my mieliśmy 6, także 3 razy więcej, więc wydaje mi się, z jednej i z drugiej strony, bo 9 on 3, a my 6 on 2. Wydaje mi się, że zasłużyliśmy po prostu na to zwycięstwo 2-1. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia kolejnym razem. No i nie zapomnijcie oczywiście dać znać, co byście woleli, czy starą formę losowych składów, czy może nową.